To ile tak musicie wytrzymać? 3 sekundy. No, to są 3. No to liczę. 3, już. O! Ty łapy pieprz! O co chodzi? Co się stało? O co chodzi? No co ty zrobiłeś? My mamy to coś, czego nie ma tu nikt. A my mamy to coś, czego nie ma tu nikt. Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt. My mamy to coś, czego nie ma tu nikt. My mamy to coś, czego nie ma tu nikt. A my mamy to coś, czego nie ma. Ty. No. Nagrajmy yoga challenge. Yoga challenge? Po prostu każdy taki youtuber robił. Dowalony yoga challenge. To nie będzie taki zwykły yoga challenge, tylko to będzie ekskluzywny yoga challenge. Bo wiesz, bo te wszystkie pizdeczki na YouTubie to robią tak, że biorą randomową laskę z ulicy, a ja zrobię wszystko na grubo, co to na to? No olejnik, ogarniesz laskę? Normalnie, petardo ogarnę. To na jutro, bo dzisiaj idę spać. Jedź dalej. A czemu szefera nie ma w ogóle? No, niepotrzebny jest, cały czas chleje, no to... O, już no, olejniczek, już jesteś, kogo tutaj przyprowadziłeś, kiedy wy w ogóle weszliście? Dzień dobry, witam, ja jestem Marek i chciałbym z tobą wykonać dzisiaj yoga challenge, ponieważ nie mam kompletnie co robić i to będzie zajebiste. W takim razie, co ma wspólnego z jogą? Nic. Kompletnie nic a nic? Jeżeli chcesz pieniędzy za to, zajmie nam godzinę. Tysiąc? Olejniczek. Będziesz musiał przynieść za chwilę gotówkę. No to w takim razie przygotowałem sobie kilka takich pozycji jogi. Jak widzisz, będziemy wszystko robili tutaj, ponieważ przygotowałem idealne oświetlenie na film. I co w takim razie mogłabyś się rozebrać, czy coś będzie nam na pewno wygodnie. Olejnik weź kurtkę, zdejmij. Znaczy olejnik ci pomoże. Ty nie musisz się o nic martwić. Co taka małomówna jesteś? Chyba się stresuję, Marek. No to będzie w takim razie problem. Mam nadzieję, że nie będziesz się stresowało przy robieniu tego wszystkiego. Kamerzysta, mam to na telefonie wszystko przygotowane? To znaczy? Są. W takim razie mamy tutaj kilka pozycji jogi, między innymi taka. Czekaj, bo nie widzę, jest... O, teraz, spokojnie. Jak ci się podoba? Jesteś przygotowana już? Czy po prostu masz tak totalnie świat w dupie, że nie interesuje cię nawet, co tutaj jest? Nie. No się stresuje, Marek. Chcesz coś do picia, czy coś? Papierosa? Coś do jedzenia? Nie. Cokolwiek chcesz? To o co chodzi? Dobra, Marek, róbcie może te ćwiczenia po prostu. Dobra, no to widzisz to? Jak to wygląda tutaj? Byśmy musieli zrobić takie samo coś. Trzymaj olejnika. No to jak widzisz, ja cię teraz kładę. To mogłabyś podejść do mnie. Jak to wyglądało? Czego wy się śmiejecie? Yoga challenge! Czekaj. No o co chodzi? Na tą pozycję. Jaka pozycja jest? Na tą pozycję, na tym. Ale może koleś... to teraz robimy, czy co? Bo ja już nie rozumiem. No weźcie może popatrzcie, co macie zrobić. No to co mam w końcu zrobić, bo przed chwilą była inna. A, to rzeczywiście ta sama. No dobra, to róbcie tą pozycję. No to zrobimy to, no to co za problem? Już wiesz jak, tylko nie? A ja wiem. Dobra, no to po prostu zróbmy to. Jesteś gotowa? Czy... No 1000 złotych czekam. Zrobimy to? Dobra, olejnik, weź ją i kolejną przynieś mi tutaj. No dobra. To nie ma sensu, dziewczyna nawet się nie odzywa. I nie daje żadnych pieniędzy. Przyniesiesz kolejną? Tak. Boże, jaki ona miała z tym problem? Nie rozumiem. Czy to jest takie trudne? No nie wiem. No yoga challenge, tak? No nie yoga challenge. No to trzeba było mieć własną dziewczynę, to wtedy by ci... O Jezu. Chyba się obraziła. A takie coś? Nie wiem, myślę, że musi ci przeprowadzić odpowiednią osobę do tego, nie? A to mam nadzieję, że przeprowadzi w końcu. Bo już mi humor zepsuł. No Marek, chyba idzie olejnik, słyszałem, że... Olejnik znowu idzie, a ja znowu tutaj siedzę od jakiejś pół godziny. Cześć olejniczek. Przyjdźcie tutaj do mnie. Koleżankę bardziej chyba doświadczoną. Dzień dobry. Dzień dobry. Marek. Victoria. Co masz wspólnego z jogą? Prowadzę własną szkołę jogi i w sumie 10 lat już w tym się. Gdzie ty ją znalazłeś, olejniczek? Zgłoszenia. Zgłoszenia? Tak. Jakie to ogłoszenie? W szkole jogi? Tak. Super. No to w takim razie ja mam przygotowane kilka pozycji. Już ci pokazuję, jakie to są pozycje. Przed chwilą olejnik przeprowadził taką koleżankę, która nie chciała kompletnie nic robić i właśnie potrzebujemy doświadczonej osoby. To byłaby właśnie pierwsza pozycja. Dałabyś radę sobie z tym? Ty robisz za dziewczynę czy za faceta? A jak myślisz? Nie, mi się wydawało, że... Zróbcie na odwrót! Zróbcie na odwrót! W sensie, że ja mam robić za dziewczynę? No. Czemu nie? Myślisz, że to pasuje? No dobra, skoro jesteś instruktorką jogi, no to w takim razie ci zaufam. Pokaż, jaka pozycja? No ta sama, co była wcześniej. I co, i na odwrót, tak? No dobra, Marek, lecisz! To zapraszam, bo ty powinnaś rozpocząć. No jasne. Zobaczymy, czy to będzie w ogóle przypominało to. Znaczy się przygotowała. O kurde! Pierwsza lekcja. Jak tam były ręce? Ręce do góry, tak. Teraz podnieś nogi. Dawaj, dawaj, bliżej. I dobrze? Ja wiem, no czekaj. W sumie czekaj. W sumie czekaj. Czekaj, muszę mieć chyba prosto.
wyostrzyć. Ale ty musisz, no. Dobrze robię czy nie? Powiedz. Czekaj, ostrość złapię. Bardziej Marek musisz się wygiąć. Tyłek wytnij. Idealnie. Idealnie. Zrobiłeś to. Ale ty to źle jakoś dziwnie zrobiłaś. W każdym razie mi się wydawała ta pozycja całkowicie dziwna. Teraz może przejdźmy do następnej. O kurde, ale to jest hardcore już. O kurde! Co ty kamerzysta tutaj mi przyniosłeś? Pokaż. No jak ja mam to zrobić? No on jest dziewczyną. Ty będziesz dziewczyną, Marek, o Jezu Chryste. Przecież ty mnie nie podniesiesz. To ty byś mnie nie podniósł. Jak w ogóle za to zahaczyć? Stajesz tyłem, tylko jak ona miała ręce, ona jedną ręką nogę chyba trzymała. Dokładnie. Odwróć się. W sensie, że tak? Hardcore. No. Nie, my tego nie zrobimy. No dawaj, Marek, rób. Spróbuj. Lecisz, to ubezpieczenie mnie pokryje. Nie, to jest... No dawaj, Marek. To jest niemożliwe. Dawaj, Marek, dasz radę. Pomóc ci jakoś może? No to jak możesz go podtrzymać, pomóc? Wiesz? Jak mogę podtrzymać? No nie wiem, podnieś mnie, jakkolwiek. Jest zrobione? Jest nie. Jest no. Złap go za ręce. Za rękę musisz go... Okej. Jest dobrze? Zrobiłem? Już? No ale to musisz puścić teraz, nie? Nie puszczaj, ale nie puszczaj! Ty na Dobra, zrobiłem. Na wyprostowanych nogach, Marek, no nie wiem. Było, kamerzysta, nie było. Misję wkręcisz, było idealnie. Nie było. Kolejna pozycja w takim razie. O, ale to, o kurde! To daj mi chwilę odpocząć w takim razie, bo to jest jeszcze większy hardcore. Ale co? No zobacz. No przecież to jest niemożliwe. Marek, co ty w ogóle? To ty mi to wybierałeś przecież. Ja nie mam z tym nic sposób. Ale to chyba pijany byłem, wiesz? No człowieku, a są jakieś lepsze? Jakieś łatwiejsze? No nie, no znowu. No przecież my tego nie zrobimy. Dasz radę. Dobra, daj mi chwilę odpocząć. To będzie łatwiejsze. Tomek, może z tobą coś spróbujemy? Nie, ja nie, dziękuję. Marek tutaj dzisiaj poćwiczyć chciał. Także po krótkiej przerwie doszliśmy do wniosku, że całkowicie zmieniamy schemat, to będą całkowicie inne pozycje z innej strony internetowej. O właśnie, to będzie wyglądało w taki sposób. Jak oceniasz, kamerzysta? No, nawet spoko. No i mi łatwiej byłoby chyba być na dole. Możemy zrobić tak, że ty będziesz na dole, na odwrót. Ja będę na dole, ty będziesz na górze? Jasne. Dobra, super. W takim razie robimy to w taki sposób, że ty trzymasz telefon, to po pierwsze. Okej. I będziesz pokazywał. Ja tak. No i ty musisz na mnie właśnie wejść. Weź się niżej. Dobra, czekaj. Czekaj, bo jeszcze muszę cię za kostki złapać. Trzymasz to? Weź się sprostuj. Marek, on nie ma siły w rękach. Ja mam siłę, tylko się boję, że on poleci, nie? I co, jest git? No, w miarę. No siedzi to. O kurde. Ale przynajmniej jest pierwsza pozycja, która się udała. Jest coś jeszcze łatwego? No nie wiem, zobacz. Dobra. Kolejną pozycję, jaką zrobimy. Co jest, kamerzysta? Z czego ty się śmiejesz? Znasz się śmieje? Wytnij to i cicho bądź. Ale co, za mnie się śmiejesz, czy co? Coś źle coś zrobiłem? Nie. No olejnik, to dobrze wyglądało, czy nie? No bo ja nie widzę samego siebie. Bardzo dobrze. Dobrze to wyglądało, jak myślisz? No, ja widziałam twoje stopy. Kamerzysta, przestań! O co wam chodzi? O nic. Dobra, w takim razie robimy teraz kolejną, łatwą pozycję. Będzie to wyglądało właśnie w taki sposób. Trzeba będzie jakoś tak zawiązać się rękoma. W sensie, że kładziemy sobie ręce na bar. A, ty kamerzysta trzymasz telefon. Będziesz pokazywał w razie czego do kamery. Ramiona. Szerzej. Szerzej mam. Okay? Czekajcie. Co, jest okej? No... Oprócz olejnika, tak. A co olejnik? Co olejnik robi? Nic. Co, już? Możemy skończyć, czy jeszcze? Nie wiem, olejnika się zapytajcie. Olejnik? Jeszcze ile? No pytam się! Pół godzinki. No debilu, ile? Minutę. No to licz. 1, 2, 3, 30, 40, 50. Już olejnik? Ile jeszcze? Jeszcze chwilę. No debilu! No myślisz, że mi się chce tak stać? Olejnik, nogi mnie bolą i ręce. Nie mogę wytrzymać, wszystkie mięśnie mnie bolą. Ile jeszcze? Olejnik, kamerzysta, ile? No długo jeszcze? Już. No to też jest męczące. Jak ty możesz tę jogę tak cały czas trenować? Mam przyjemność, proszę cię. Zdrowy tryb życia. Ja się tym męczę. Pokaż jeszcze jakieś pozycje. Fajny. Dobra, ale ja potrzebuję w każdym razie jeszcze chwilę przerwy.
Co, będziesz w stanie takie coś zrobić? Ja tak, ty dasz radę? No, w zasadzie nie wydaje się trudne, aczkolwiek ciężko będzie to sobie później wyobrazić, żeby to finalnie zrobić. Jak oceniasz kamerzysta? Okej? Okay? Robimy tak? Trzymaj telefon. Albo w sumie położymy sobie telefon tutaj, żeby było łatwiej. Dobra, ja z tej strony będę. Muszę tak maksymalnie wygiąć nogę do tyłu. I co, jak oceniacie? Oleni. No fajnie. Ile jeszcze tak wytrzymać? Olejnik, kamerzysta. Bo ja już mam sił. No jeszcze chwilę. Co w tym śmiesznego? Czemu wy wszyscy się śmiejecie ze mnie? Co ja coś źle robię? Nie, wszystko dobrze. Tylko musisz, Marek, bardziej się postarać. Wiesz, o co chodzi? Jak? Nie wiem. No co, jeszcze chwilę się to zajmie. Co mam zrobić? Co mam zrobić? No postać tak jeszcze. Bo ja już się przewracam. Myślisz, że tak? No dawaj. O kurde. Pięknie. W takim razie ja już nie mam totalnie żadnych pomysłów, nie mogę niczego znaleźć w internecie, ale koleżanka za to miała jakąś propozycję, więc wyjaśnij, o co chodzi. Zrobimy coś, ale trójkącik. No dobra. Nie o to chodzi. Odwracasz się tyłem do mnie. Tyłem do ciebie, tak. Okej. W rozkroku. Tyle szerzej, wystarczy? Szerzej, szerzej. Na łasę, dawaj. No. Pokryć się do przodu, to jest tył, do przodu. Dobra, okej. Okay. Dawaj mi ręce. Ręce, tak. I tutaj musisz na maksa się rozłożyć, nie? A, no trochę mięśnie nawalają od tego. Ile tak mamy trzymać? Olejnik? Nie wiem, ile chcesz. No to ile jeszcze? Bo... Trzy sekundy dawaj. Raz, dwa, trzy. Dobra, może być. No niby łatwe, niby trudne. Po prostu nie jestem rozciągnięty na to wychodzi. Po prostu. Na odwrót. Na odwrót? Okej, okay. Jak najbardziej możemy zrobić na odwrót. W takim razie... Mogę troje? Ty olejnik? No. Jak najbardziej. Proszę. Musisz olejnikowi wyjaśnić, o co chodzi. Trochę dalej. Dzięki. Także powiedz mu, o co chodzi i zróbcie to. Ja sam dam radę. Ty musisz usiąść na podłodze. W sensie chyba położyć się, nie? No i no, musisz, wystarczy. Dobra, szeroko nogi. I teraz otrzymuj za ręce. Ile tak musi wytrzymać? Olej już czy jeszcze? Decydujesz? No nie wiem, pewnie. Może być jeszcze. Okej. Okay. To ile tak musicie wytrzymać? 3 sekundy. No, to są 3. No to liczę. 3, już. Ty łapy pieprz! O co chodzi? Co się stało? O co chodzi? No co ty zrobiłeś? Co ja zrobiłem? Tylko jogę ćwiczyłem. O co chodzi? W sensie, że ona wyszła? Ale dlaczego? Wyszła. No bo się kurde no. Co ja takiego zrobiłem? Na samym początku ją złapałeś, ale później co zrobiłeś? No upadła na ciebie i co z tego? No nie wiem. No dobra, człowieku, kurde, ja miałem tutaj nagrać film Yoga Challenge, a ty mi wszystko zniszczyłeś. Nie, ona nic nie zrobiła. Znowu mi zniszczyłeś wszystko. Ona nic nie zrobiła. No znowu ale zniszczyłeś, ja człowieku. Ja nic nie zrobiłem, co ja zrobiłem? Ogarnij kolejną laskę. Może być ta co była? No przecież ona nawet się nie odzywała. Ja chcę mieć tutaj jeszcze jedną dziewczynę, bo ja muszę jeszcze kilka pozycji nagrać. Czego ty nie rozumiesz? To ja mogę ją przyprowadzić. No to idź przeprowadź kogokolwiek. Nie wiem, ta dziewczyna jakaś dziwna była. Dobra, w takim razie olejnik już idzie z koleżanką, która była na samym początku. Dawajcie, dawajcie, nie krępujcie się, zapraszam tutaj. Mam nadzieję, że teraz będziesz się więcej odzywała i damy radę jakoś wykonać ten jego challenge. Pozycja taka sama, jaką mieliśmy robić wcześniej. Okej, wszystko jasne? Tak. Kamerzysta pokaże tutaj, jak ona wygląda. Widać? Mhm. Super. No to w takim razie ja się kładę, ty mi dajesz ręce i po prostu wypinasz się tak jak... No to, to dawaj. Już wchodzę w taki sposób. O! I co, dobrze? Nie, bardziej na brzuch chyba. Musisz wyprostować nogi teraz, Marek. Dobra. Teraz jest okej okay, chyba. No, olejnik, jak oceniasz? Okej, okay, a czemu kamerzysta się ciągle śmieje? Czemu się śmiesz, kamerzysta? Nie wiem. Ile jeszcze mamy wytrzymać? Może 30 sekund. 30 sekund. Czekaj, stop. Aż tyle? No to dawaj, włączaj ten stoper. Już, już, bo mnie ręce bolą i nogi przede wszystkim. Czekaj, muszę znaleźć sekundę. Olejnik. No sekundę. Włączasz ten stoper? No ile jeszcze mam tutaj wytrzymać? Czekaj. Już ledwo co? No ile jeszcze sekund? No mów! 25. 25. Kurde, a ja jestem przyzwyczajony do takiego wyścigu. A ta pozycja nie jest w ogóle poprawna, Marek. A jaka ma być? A teraz jest poprawna? 15. Okej, okay, jest teraz? Tak, teraz tak. Mnie kręgosłup boli z kolei. Olejnik, też żeś sobie wymyślił 30 sekund. Ile jeszcze zostało? Jeszcze 20 sekund. 20? Tak. Jak było 15 przed chwilą? Nie, pomyliłem się. No olejnik, ile jeszcze? Ile boli? 15? Po co w ogóle tak długo? Nie mogły być 3 sekundy? Dobra, ale wytrzymamy jakoś. Jeszcze 12 sekund. Kurde, będę miał zakwasy po tym. 12 sekund, mhm. A teraz?
10. Nie, olej, ty. No, ty sobie. Sekund. No, co ty robisz, Marek? Ty sobie żarty robisz za mnie. Jaki żart? No, ty przedłużasz ten czas. Nie. Nie, dziwny człowiek z ciebie, olej. Dobra, Marek, już tyle pozycji walnąłeś. Po co jeszcze chcesz pozycję walić? Już kończymy? Ja bym kończył ten film. Koniec? A co, olejnik? Znaczy, nie, ogólnie to bardzo podoba mi się ten film, tylko ja bym tutaj na waszym miejscu, żeby Marek jest za słabo rozciągnięty, może on coś jeszcze by tutaj porobić? Jeszcze coś? Rozciągać się. Ja myślę, żeby kończyć już ten film. Myślisz, żeby kończyć? No, Marek. Ty, olejnik. Kamil się to nie kończy. Wiesz co, ja teraz sobie pomyślałem? Co wy kombinujecie? To olejnik patrzy się cały czas na te dziewczyny. Nie? Patrzy się na ćwiczenia, bo... Patrzy się na te dziewczyny, jak się wypinają. Nieprawda, patrzy się kamerzysta? Na ćwiczenia. No prawda, prawda. Dopiero teraz sobie to uświadomiłem. Dlaczego ty chcesz to przedłużać wszystko? Proszę, i specjalnie mi kazałeś tutaj ponad 30 sekund leżeć, tylko i wyłącznie po to, żebyś mógł sobie popatrzeć. Nieprawda. Wypadz tam, idź nieprawda. Tam, stulejarzu. Kurde, numer jeden stulejarz w internecie. Masakra. Nieprawda, tylko chciałem, żebyś był bardzo rozciągnięty, Marko. No dobra, zamknij ryj. A tobie bardzo dziękuję. Drugą część takiego filmu? Ta, drugą część to będziesz miał u siebie na śmietniku. No dobra, to przyprowadź mi na jutro 5 dziewczyn i robimy drugą część. Dobra. Super. A tobie dziękuję za udział. Przykro mi, że spotkały się takie nieprzyjemności. Niestety tutaj był naczelny stulejarz i patrzył się. Mam nadzieję, że nie jest dla ciebie w żaden sposób krępujące. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. Odprowadzę cię do wyjścia.